Tak fatalnego startu w 2012 roku chyba nikt się nie spodziewał. Dolnośląska drużyna w niczym nie przypomina tej z poprzedniej rundy. Dziś zawodnicy Śląska są wolniejsi od przeciwników, słabsi fizycznie, a najgorsze, że nie mają pomysłu na to, by atakować. Do tego popełniają proste błędy w obronie. Kibice powoli odwracają się od zespołu. Na trybunach stadionu miejskiego zasiadło w niedzielę tylko około 18 tysięcy fanów. Mecz z koroną rozpoczął się dla gospodarzy jednak doskonale już w szóstej minucie. Świetny strzał na bramkę Małkowskiego oddał Łukasz Madej i Wrocławianie objęli prowadzeniem. Można było się spodziewać, że od tego momentu naszym będzie się grać łatwiej niestety jakby łatwiej grało się przyjezdnym. Duży pressing korony Okazał się przeszkodą nie do pokonania dla Śląska. W dwudziestej minucie goście doprowadzili zasłużenie do wyrównania. Po dośrodkowaniu zrzutu rożnego piłkę do bramki skierował Tadas Kijanskas. Do przerwy, więc remis 1 do jednego. W drugiej połowie na boisku niewiele się zmieniło, ponownie lepiej grali goście, a nasi nie potrafili dłużej utrzymać się przy piłce i stworzyć zagrożenia pod bramką Kielczan. W 74. minucie była jednak szansa na objęcie prowadzenia przez Śląsk. Celeban zagrał w pole karne do Diaza, a Argentyńczyk z kilku metrów przestrzelił. 180 sekund później padła bramka, niestety dla żółto krwistych znów. Po stałym fragmencie tym razem w roli głównej wystąpił Piotr Malarczyk, który bez problemów pokonał Gikiewicza i zapewnił Koronie trzy punkty. Po tej porażce Wrocławienie tracą już trzy oczka do lidera Legii Warszawa. Mistrzostwo Polski oddala się nieubłaganie.